Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem taki odcinek troszeczkę rozwojowy, bo do tego, żeby być dobrym przedsiębiorcą, czy nawet być dobrym człowiekiem, czy dobrym pracownikiem, no dobrym człowiekiem chyba ważniejsze, to warto się rozwijać i warto o pewnych rzeczach pamiętać. Dzisiaj właśnie odcinek, który chcę troszeczkę nastawić na Twój, mój rozwój. Jak to robić, jak to powinno wyglądać. Jeszcze zanim rozpocznę samą treść filmu, ponieważ później będę chciał szybciutko wszystko polecieć, bardzo Cię proszę, pomóż mi troszeczkę oszukać tutaj całe Google i całe automaty YouTube'a i bardzo Cię proszę, zostaw tą łapkę w górę pod moim filmem oraz naciśnij, napisz jakiś komentarz na dole filmu. Bardzo Cię o to proszę. Może to być na przykład nazwa miejscowości, Twoje imię, albo po prostu pozdrawiam. Bardzo Cię proszę o takie coś. To daje znać do mechanizmu YouTube'a, że ten film jest tego wart, aby go pokazać też innym. A mam nadzieję, że taki będzie, więc w tym momencie już zapraszam po prostu do oglądania. Sukcesstudio.pl. Osiągnij ze mną swój sukces w biznesie. Cześć, nazywam się Maciej Cigler. Na co dzień jestem właścicielem firmy, w której razem ze współpracownikami staram się zapewnić kompleksowe wsparcie moich klientów, począwszy od dobrej strony internetowej, budowę, naprawę lejków sprzedażowych, obsługę social media po wideomarketing. Zakres moich zainteresowań to wiedza dotycząca sprzedaży, marketingu, prowadzenia biznesu w sposób uczciwy i rozważny oraz rozwiązań informatycznych, które to ułatwiają. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w materiałach, które przygotowuję i udostępniam, często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak wykorzystywać je w swoim biznesie. Dzielę się tutaj wiedzą, zdobytym już przez lata doświadczeniem i umiejętnościami, które zdobyłem, naprawiając biznesy moich klientów. 10 rzeczy, których nie można kupić. Bo o ile różne rzeczy można kupić, to są rzeczy, których niestety się nie da. Nie będę bardzo długo przedłużał wody, lał, tylko przejdę już teraz do konkretnych punktów, a więc punkt pierwszy. Punkt pierwszy to cel. Ten pierwszy z 10. Cel. Celu nie możesz kupić. Możesz kupić usługę pomocy w ustaleniu celu. Możesz kupić usługę pomocy w osiągnięciu celu. Ale sam cel to najczęściej ty sam musisz wymyślić, co jest twoim celem i ewentualnie podstawowe rzeczy w tym kierunku, jak go osiągnąć. Ba, tutaj dodam Ci jeszcze ciekawostkę. Coś, co niedawno się nauczyłem. Mianowicie warto sobie też ustalić nie tylko cel, nie tylko mniej więcej chociaż drogę, jaka ma wieść do celu, ale także po czym poznasz, że ten cel został osiągnięty. Bo o ile jeżeli Twoim celem jest uzyskanie dobra materialnego, na przykład, nie wiem, kupno samochodu albo kupno czerwonych szpilek, to jeżeli Twoim celem jest zakup czerwonych szpilek, to nastawiasz się na taki właśnie zakup. No i osiągnięcie celu określisz w ten sposób, że no, masz te czerwone szpilki, tak? A w momencie, kiedy ustalasz, że Twoim celem jest na przykład być bogatym, no to warto by było mieć jakiś wyznacznik, po czym to poznasz. Kiedy będziesz bogaty? Kiedy konkretna kwota się pojawi na Twoim koncie? Czy będzie Cię stać na zakup jakichś konkretnych rzeczy? Po czym to poznasz? Po czym poznasz, że już jesteś bogaty, bogata na tyle, co byś chciał czy chciała? Warto się zastanowić właśnie też i nad tym aspektem. Jak określisz, że cel został osiągnięty? Wbrew pozorom nie jest to takie proste.
Jedną z rzeczy, których na pewno nie możesz kupić, jest czas. Bo notabene jest to jedna z walut, którymi tak naprawdę płacimy. Bo przypomnę, że w życiu nie ma nic za darmo i zawsze płacimy albo pieniędzmi, albo naszymi danymi, albo płacimy czasem. Tutaj bierz pod uwagę, że co by nie robić, to zawsze za coś płacimy. Którąś z tych trzech rzeczy. Przyjrzyj się różnym swoim działalnościom, swoim rzeczom, które wydaje ci się, że udało ci się pozyskać za darmo. No nie. Najczęściej płacisz jedną z tych trzech walut, więc czas jest w pewnym sensie walutą. A skoro tak, ba, jest to waluta, której nie można wymienić. Bo nie jest tak, że możesz kupić czas. Możesz kupić dolary, funty, marki, jakieś inne waluty, złoto, srebro, bitcoiny, kryptowaluty jakieś nie wiadomo jakie. Możesz wszystkie rzeczy kupić, ale nie możesz kupić czasu. Owszem, możemy tak mówić sobie, że czas kupuje na przykład, jeżeli zarabiając odpowiednią kwotę pieniędzy, decyduje się na zatrudnienie własnego kierowcy. No, w tym wypadku rzeczywiście możesz zakupić czas, ponieważ w ten sposób rzeczywiście czas kupujesz. Masz ten czas na to, żeby poczytać książki w trakcie jazdy, czy coś porobić na laptopie, czy obejrzeć jakiś film, bo w tym momencie kierowca z tobą jedzie. W ten sposób rzeczywiście można uznać, że kupujesz czas. Ale poza tym? Nie. Czasu nie kupisz. Mądrość. Kolejna rzecz, której nie możesz kupić. Ale możesz zawsze o nią poprosić. Poprosić, żeby dostać mądrość. Tutaj taka ciekawostka. W Biblii jest informacja o tym, że pierwszą rzeczą, jaką Bóg robi dla człowieka nieposłusznego, to zabiera mu mądrość. Po prostu człowiek staje się głupi. Ale o mądrość możesz też zawalczyć. Mądry jest ten, który jest często oczytany. Mądry jest ten, który ma jakąś określoną wiedzę. Ale to nie jest tak, że mądrość wyssiesz z mlekiem matki. To praca nad sobą, do której oczywiście namawiam, to praca nad swoim życiem, nad tym, co potrafisz, nad tym, co umiesz, co możesz osiągać. To wszystko składa się na mądrość. Więc czy starasz się, aby być mądrzejszy, mądrzejsza? Zastanów się nad tym i zadaj sobie to pytanie. Nie możesz kupić miłości. To tak jak słynne powiedzenie, że nie możesz kupić domu, ciepła domowego, bo możesz kupić tylko dom. Tak samo możesz kupić seks, ale nie kupisz miłości. To jest jedno z tych uczuć, które jest jedno z najcenniejszych. Wbrew pozorom, to miłość jest najważniejsza. Zresztą mówi się, że to nawet ostatnie słowa Jana Pawła II. To miłość jest najważniejsza. No, różnie można też do tego podchodzić i różnie interpretować, jaką miłość mamy tutaj na myśli. Ale miłość jednego człowieka do drugiego, bez względu na tutaj jakieś uwarunkowania, miłość matki do dziecka, czy dziecka do matki, bo o takich rzeczach w tym momencie mówię, to jest rzecz też nie do kupienia. To jest coś, co jest budowane w odpowiedni sposób. Tak samo dotyczy miłość mężczyzny do kobiety, czy kobiety do mężczyzny. Tego się nie kupi. Tu prezenty nie pomogą. Albo ona jest, albo jej nie ma. Rzecz, która jest, wydaje by się, wyświechtana. Ale coraz więcej firm, coraz więcej organizacji, które mądrze podchodzą do tego, jak są zbudowane, jak są skonstruowane, dochodzą do tego, że ważna jest prawda. Prawda, uczciwość. Ja bardzo często mówię o prowadzeniu uczciwym biznesu. Bo prowadzenie w uczciwy sposób biznesu powoduje to, że
twój biznes jest lepszy. Ja mówię przede wszystkim o uczciwości w stosunku do klientów, do pracowników, do innych tego typu rzeczy. Nie do instytucji opresyjnych, które polski przedsiębiorca ma nad sobą. Tu, żebyśmy się jasno zrozumieli. Ja wiem, że tutaj bardzo często się odwołuje do tego, że no, bo tutaj należy wszystkie podatki płacić i tak dalej. No, tylko tyle, że podatek wynoszący więcej niż dziesięcinę, no, znowu się odwołam do Pisma Świętego, ale mi dzisiaj odcinek robi, no, jest po prostu nieuczciwy. No dobra, to jak to jest z tym 23% VAT-u? A jak to jest, że w sumie wszystkie podatki, które płacimy, no bo część przecież płacimy jako nawet pracownik. W momencie, kiedy pracujemy, kiedy dostajemy wypłatę, już zapłaciliśmy część podatków. Po czym idziemy do sklepu, kupujemy bułkę, która też jest obciążona podatkiem, tak? No to jak się tak dobrze popatrzy, to na niektóre rzeczy jest 80% podatku. Czy to ma coś w związku z uczciwością? Nie. No nie. Ale okej, nie będę wchodził w te grząskie tematy. Nie można kupić szczerej przyjaźni. Przyjaźń albo jest, albo jej nie ma. Albo jest szczera i piękna i czysta, albo jej nie ma. Przyjaźń to jest coś takiego, gdzie możesz liczyć na tą drugą osobę. Przyjaciel, przyjaciółka to jest ktoś taki, że jeżeli wie, że masz doła, to do ciebie o trzeciej w nocy jest w stanie przyjechać i cię pocieszyć. To jest prawdziwa przyjaźń. Przyznaję szczerze, nie doświadczyłem czegoś takiego. Słyszałem o nim. Są ludzie, którzy twierdzą, że tak mają w życiu, że mają w życiu prawdziwych przyjaciół. Mi jest trudno o tym mówić, bo ja nigdy nie czułem takich przyjaciół. Może dla kogoś starałem się być takim przyjacielem? Starałem się wielokrotnie, ale zwykle to działało tylko w jedną stronę. Więc to jest rzecz kolejna, której nie można kupić. A może po prostu nie jest mi to dane doświadczyć? Cóż, zaczynam bardzo filozofować, lepiej przejdźmy dalej. Nie możesz kupić spokoju. Zresztą tutaj warto wspomnieć chociażby słynną mowę Marka Walkiewicza na słynnym TEDzie. To jest film, który na YouTubie oglądało parę milionów ludzi i słynne powiedzenie: spokój u motylka, czyli stabilizacja u motylka, szpilka. Dopiero wtedy, kiedy motylek jest przebity tą szpilką i przybity jest do ściany, jest stabilny. Tutaj złośliwi mówią, że no, ta linia życiowa, która jest takim zygzakiem czy tam sinusoidą, jak jest stabilna, to człowiek nie żyje. Więc trudno liczyć na stabilizację w życiu. Jeżeli jej chcesz, no to cóż, to nie wiąże się z życiem. Tego też nie można kupić, ale często się okazuje, że ten gwar dzieci w pewnym momencie w domu, czy ten gwar w pracy, potem zaczyna nam tego brakować. Zaczynamy to wspominać, jak fajnie było. Chociaż introwertycy mówią, że wcale za tym nie tęsknią. Znowu wchodzę w filozofię. Lepiej przejdźmy dalej. Zaufanie to waluta przyszłości, jak mówi słynna książka. No cóż, sporo w tym prawdy. Dużo naszych relacji międzyludzkich opiera się na zaufaniu. Tego nie można kupić. Można próbować, wkładając pieniądze w to, coś tam uzyskiwać. Ale tak naprawdę, powiedz mi, kim jesteś. To, co o tobie świadczy, to tak naprawdę ty sam, ty sama. Czy można zaufać teraz w prosty sposób? Chyba coraz trudniej nam zaufywać innym ludziom. Ale z drugiej strony dużo relacji jest opartych na zaufaniu. Jeżeli nie zaufasz mi, to trudno, żebyś zdecydował się na to, co proponuję.
czy to, co ja proponuję tobie, no, opiera się w pewnym sensie na zaufaniu. Jeżeli ja proponuję klientowi jakąś rzecz, to opiera się to na zaufaniu. Często sprawdzam, czy rzeczywiście klient jest godny tego zaufania. Bo podchodzę do wielu rzeczy z sercem, na dłoni. Daję ci moje zaufanie, daję ci kredyt zaufania. Tak, daję ci to moje zaufanie na kredyt. W momencie, kiedy go zawodzisz, tego już nie ma. Zaczynamy opierać nasze relacje na czystym interesie. Nie ma zaufania, jest tylko czysty interes. Czy dobrze na tym wyjdziesz? Na pewno nie. Zaufanie, waluta przyszłości. Bardzo ważna rzecz. Zdrowie. Zdrowie to kolejna rzecz, której nie kupisz. W pewnym momencie dochodzisz do tego, że to, co robisz na co dzień, to, czym się zajmujesz, czy chodzisz, czy biegasz, czy dobrze się odżywiasz, czy robisz coś innego, czy gotujesz samemu, czy zlecasz to komuś innemu. To, co jesz, tym jesteś. To, co robisz dla swojego zdrowia, to procentuje. Jeżeli tego nie robisz, działasz na szkodę swojego organizmu, no to chyba się nie dziwisz, że potem jest źle, prawda? Zwróć na to uwagę. Skoro w takim razie tak się dzieje, po co to robisz? Dlaczego działasz na swoją niekorzyść? Dlaczego nie szanujesz swojego zdrowia? Tego nie kupisz. Niejeden milioner umierał na łożu śmierci i był taki malutki. Bo dotykało go to, co każdego innego człowieka. Jego życie się kończyło. Jego miliony tu zostawały. Owszem, może była bardziej złota trumna, może piękniejszy nagrobek, ale i tak zamieniał się w proszek. Ale filozofia dzisiaj już mi wchodzi całkiem. W każdym razie zdrowia nie kupisz. Nawet chociażby przekonało się o tym w ostatnim czasie kilku milionerów, chociażby Steve Jobs, właściciel Apple. Nawet jego miliardy nie pomogły w momencie, kiedy był chory. Tak to już jest. Zdrowie jest nam dane. Możemy o nie zadbać, ale może nam się to nie udać. W każdym razie żadne pieniądze tutaj nie pomogą. Pewne rzeczy ułatwią, ale na dłuższą metę nie pomogą. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym wymienić, której tak naprawdę nie możesz kupić, to zwykła życzliwość ludzka. Jak często zauważam, że ci, co mają najmniej, często bywają najbardziej życzliwi. W tym naszej pogoni za pieniędzmi, za szczęściem, za sukcesami, często to gubimy. Często nie potrafimy zauważyć takich rzeczy. A może warto się rozejrzeć? Może czasami możesz komuś pomóc i to zupełnie bezinteresownie. Ja dosyć często staram się właśnie w ten sposób podchodzić. Nie uważam tego za stratę czasu, jeżeli komuś jestem w stanie pomóc. No, chyba że tego czasu w danym momencie zupełnie nie mam. No, też jestem tylko człowiekiem. Ta zwyczajna ludzka życzliwość daje nam niestety czasem popalić, bo i po prostu nie ma. Starajmy się być życzliwi dla innych. Starajmy się robić wszystko, aby było innym z nami jak najlepiej. W dzisiejszym filmie starałem się przedstawić 10 rzeczy, których nie można po prostu kupić. Te rzeczy teraz po kolei masz wyświetlane na ekranie. Jest tego trochę. Starałem się każdy z tych punktów omówić. No cóż, jak widać, wcale nie jest tego mało, bo skoro udało mi się aż uzbierać 10 punktów, to jest tego trochę. Cóż, okazuje się, że pieniądze to nie wszystko. Masz na to kolejny dowód w postaci tego filmu. Mam nadzieję, że da ci trochę do myślenia,
to, co dzisiaj wspomniałem w tym filmie, i zastanowisz się, jak wygląda twoje życie. Czy do pewnych rzeczy nie warto się odwrócić, czy pewne rzeczy nie warto nie zadbać, bo teraz, oglądając ten film, masz na to czas. Później może być już trochę za późno. Jeżeli chcesz zmienić swój biznes na lepszy, zapraszam do kontaktu. Porozmawiajmy. Chętnie porozmawiam z tobą na ten temat i jest to rozmowa niezobowiązująca. Jeżeli będziesz chcieć już konkretne rzeczy robić, no cóż, wiadomo, że dobre rzeczy muszą kosztować i coś w jakiś sposób trzeba się w tym wypadku rozliczać. Ale warto rozmawiać. Warto rozmawiać, warto rozmawiać i warto rozmawiać. To jest bardzo ważna rzecz, którą chcę konkretnie podkreślić. Dlatego zapraszam do rozmowy. Jeżeli film ci się podobał, bardzo poproszę łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj oraz znak dzwoneczka. Będziesz dostawać powiadomienia o tym, kiedy pojawią się kolejne filmy na moim kanale. A mój kanał to Sukces Studio, pisane razem. Pod takim adresem znajdziesz mój kanał na YouTube. Zapraszam też oczywiście na moją stronę internetową sukcesstudio.pl. Tam znajdziesz bardzo dużo fajnych materiałów, które staram się zamieszczać. Sam się cały czas uczę, dokształcam. Chcę być mądrym człowiekiem i chcę mieć mądrych klientów, więc staram się ich edukować. Dlatego, że mądry klient to dobry klient. Wie, czego chce, czego oczekiwać i co może ze mną zrobić. Staram się mieć klientów, którzy rosną razem ze mną, a ja staram się rosnąć cały czas. Więc firmy, które współpracują ze mną, rosną razem ze mną. To chyba fajnie. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, zapraszam, skontaktuj się ze mną. W czym mogę ci pomóc? Obszary informatyczne, sprzedaży, marketingu, ale także uporządkowania pewnych rzeczy, procesów w twojej firmie. Będę ci w stanie pewnie w tym pomóc. Zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem ci przekazać w tym filmie. Bardzo dziękuję za oglądanie, życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia. Do zobaczenia.